Ja uważam, że to będzie tragedia dla Polek i Polaków, jeśli ustąpimy przed ludźmi, którzy uważają, że kto ma władzę, ten ma także władzę nad ludźmi. Nad ludźmi władzę powinno mieć prawo. Do sądzenia są powołane sądy. Sądy, żeby sądzić sprawiedliwie, muszą być niezależne od władzy politycznej. Tylko tyle i aż tyle. PiS to zakwestionował otwarcie. A my to teraz chcemy przywrócić, bo taki, przecież myśmy to Polsce mówili bardzo wyraźnie w czasie wyborów. Tak, chcemy przywrócić rządy prawa w Polsce, to znaczy sąd i prawo jest ponad politykami, a nie pod politykami. Ja tu nie ustąpię ani na krok. Wy też przecież macie państwo swoją ocenę tego, swój rozum, swój system wartości. Sami zastanówcie się, czy wolelibyście żyć w kraju, gdzie polityk decyduje o waszej wolności, waszej odpowiedzialności karnej, czy sąd. Nawet jeśli sądy błądzą, są powolne, są, ale ja wolę żyć w kraju, w którym sąd decyduje o tym, czy ktoś z was, z nas pójdzie siedzieć, czy, a nie politycy.